witam bardzo serdecznie. Tutaj kolejny film z garażu. Tym razem pokażę wam, jak zmontować skrzynię biegów w takim silniku 139 FMB od 50 do, nie wiem, do 140 pojemności. Pewnie da radę. No to tak, ogólnie jak kupujemy skrzynię biegów, to teoretycznie tryby powinny nam przyjść złożone, co nie? Więc ja, składając skrzynię biegów, nagrywając ten filmik, znaczy się, będę się kierował tym, że wam już złożone tryby przyszły, tak? Dobra, ale zaczynając, to robimy tak. Ja tutaj, kurde, położę kamerę i pokazuję wam. Kurde, to jest tryb wałka zdawczego. To jest wałek pośredni. A to jest sam wybierak. Jak to złożyć? To jest tak. Tu mamy, tu ma wejść zdawczego, wałek zdawczy, pośredni, wybierak. No to tak, ja mam jedną rękę, więc będę musiał zaraz coś ogarnąć. Już wiem co, więc zaraz wracam. Dobra, jednak nic nie ogarnąłem. Pokażę wam to w ten sposób. Złapię sobie kamerę. Dobra, mam nadzieję, że wszystko widać. Bierzemy wałek zdawczy. Oczywiście u mnie ta skrzynia jest, ona już nie będzie jeździć, ale ja wam to tylko pokazuję, jak to zrobić. Kurwa, ty jebana. Dobra, wałek zdawczy, wałek pośredni, stawiamy to tak. Zobaczcie, tutaj na przykład w jedynce nie mam zębów. I wybierak. I teraz tak, jak mamy to już złożone w taki sposób, że czwórka, trójka, dwójka i jedynka nachodzą na siebie i wszystkie zęby są zazębione, jak tutaj widać, bierzemy wybierak i robimy tak. Dobra, mamy nasz wybierak, kurde, mamy naszą skrzynię i robimy tak. Dolne widełki wchodzą w wałek zdawczy tutaj, tu, a górne w wałek pośredni tu. O tak. I wygląda to tak. W taki sposób to wygląda. Wszystko musi się dobrze zazębiać. Górne widełki są w wałku pośrednim, a dolne w zdawczym. Teraz robimy tak. Mamy tutaj nasz karter. Przekręcamy to wszystko w taki sposób. I tak. Tą końcówką trzeba trafić tu, a to już samo wskoczy. Patrzcie. Proszę bardzo, tak jak mówiłem, skrzynia biegów siedzi, obraca się wszystko. Proszę bardzo, tutaj wystaje na zębatkę. No i teraz wiecie, jak już włożyć skrzyń biegów, tryby tak największy, potem jest po największym, potem jest taki, potem jest ten. I pamiętajcie, bo w tym trybie ja się ostatnio pomyliłem. On ma tutaj takie wyżłobienia, a tutaj nie. I tymi wyżłobieniami ma nie iść w górę, tylko w dół. O tak. O, w taki sposób. No. Dobra, mam nadzieję, że pomogłem. Podobało się
łapka, subuj kanał i elo.